19:29. Witam, Jerzy Kordowicz. Wiele lat temu w programie trzecim powstał cykl Studio Nagrań. Potem długo egzystowało Studio El Muzyki. A dziś słuchają Państwo 17. audycji Studio Tlen. Rychło będziemy świętowali 1300. wydanie audycji dedykowanej sympatykom muzyki syntezatorowo-komputerowej. W sierpniu wypadnie ten jubileusz. Ze względu na obecność nowych tematów, zapowiadanych tydzień temu nowości Mannequin Records, dziś jedynie jedno nagranie – Crazy Snake. Trio Steve Baltus, Harald Groskopf i Axel Manrico Heilhacker już nam towarzyszy. Zajrzyjmy zatem do Kolonii, by posłuchać utworu łączącego temperamenty znanego rockowego weterana z entuzjazmem odkrywanych el-muzycznych talentów. Crazy Snake. Dłuższe tlenowe spotkanie z Triem Baltes, Groskopf, Heilhacker już za tydzień. Otto Warburg, niemiecki biochemik, laureat medycznego Nobla, twierdzi, że niedotlenienie organizmu jest przyczyną większości chorób. Nie będę tych schorzeń wyliczał, w każdym razie pomysł jest taki, aby
terapii tlenowej nie unikać. Mowa oczywiście o godzinie 25 w niedzielne wieczory. A w ten wieczór odkryjemy grupę Attrition. Dopomoże nam w tym obecność znawcy Igora Kurowskiego. Tego samego, który parę miesięcy temu był naszym przewodnikiem po karierze grupy Sons of Arca. Ten zespół już za chwilę z płyty nam dotąd nieznanej, powstałej we współpracy, i tutaj zaskoczenie, z Węgrami. Igorze, ty lansujesz w Polsce Słońce Arki. Tak, no staram się lansować Słońce Arki. Tu jest ciekawa płyta, ponieważ zrealizowana z Węgrem Laszlo Hortobágy i jego Gajan Utejak Orkestra. Węgrzy nagrywają już muzykę elektroniczną od prawie 20 lat, także to też są weterani. Przypomnijmy może, że grupa swój egzotyczny skład wciąż zmienia, ale lider pozostaje ten sam. Nie pokazuje się na estradzie w szkockiej ojczyźnianej spódniczce. Nie, zresztą pytałem go i jednak jest Anglikiem, tylko mieszkającym w Szkocji, dlatego ma lekko szkocki akcent, ale przyznaje się do tego, że jest Anglikiem i jego korzenie to gdzieś tam w Manchesterze są. Natomiast już od bardzo długo, od 10 lat chyba żyje w Szkocji. Słyszałem, że przyjeżdża niedługo do Polski. To już nie będzie pierwsza jego wizyta. Tak, teraz przyjeżdża, ponieważ planujemy wydać album z polskimi artystami i ten projekt się już stopniowo krystalizuje. Ten Anglik to Ładada. To jest Ładada, tak. I z Polaków no sporo tutaj. Magiczne Karpaty będą być może uczestniczyć. No trudno mi powiedzieć, w tej chwili zbieramy skład do tego i to się wszystko, jak to z Ładadą, może urodzić. Ale na razie Sons of Arca w spotkaniu z The Gajan Utejak Orkestrą. Thank you.
Ile dotąd ten zespół wydał płyt Sons of Arc? Sporo, no ja dokładnie nie wiem, ale kilkanaście na pewno. Może 15. Spotkanie z Węgrami, Gaja Nuta jak orkiestra. Tam w tej orkiestrze jest oczywiście sekcja instrumentów smyczkowych, przy czym brzmienia skrzypiec w utworze Arka Tumri z tej właśnie węgierskiej płyty, to ich autorem jest Johar Alikan. Sam Wadada, gitarzysta basowy, stwarza tutaj te podstawowe dźwięki, które utrzymują w ryzach wszelkie muzyczne pomysły. I Sons of Arc, jak doszło właściwie do tego, że ten zespół zdecydował się, aby w Polsce ukazywały się reedycje jego płyt z firmowym znaczkiem polskiego wydawcy? To spotkaliśmy się na koncercie. Podobał nam się koncert. Zaprosiliśmy Wadadę do siebie, do firmy. No i to był polski koncert. To był polski koncert zorganizowany. Nie musiałeś się specjalnie daleko zapuszczać, żeby dokonać tego odkrycia. Ale ja słyszałem już ten zespół wcześniej i jakoś tak po prostu stwierdziłem, że warto byłoby tym się zająć, bo to wartościowa muzyka i spodobała mi się. Właściwie Sons of Arc to powinien być znakomity temat na spotkania miłośników folka. Z tych wielu płyt wybieram nagrania, gdzie brzmienia syntezatorów jednak stwarzają te najważniejsze klimaty. Tak jak choćby w utworze Mian Ki Dab.
20:28 minut, a my wciąż słuchamy Słońc Arki, a przecież pretekstem do spotkania z Igorem Kurowskim miały być nagrania jeszcze dotąd nigdy nieobecnej w studyjnym elektronicznym cyklu trójki grupy Attrition. Mian, Ki, Dub, Sansofarka spotkali węgierski zespół Gajan Ute jak orkiestra. Ale wysłuchaj początków audycji, tam trio Steve Baltes, Groskop i Heil Hacker przypomniały ci początki światowej el-muzyki. Grupa Ken. Tak. Znacznie później Dead Can Dance. Rzeczywiście. Znaczy tutaj bardzo interesujące było to połączenie elektroniki z etnicznymi brzmieniami. I zresztą później Sons of Arca doskonale jakby też się wpisała w ten klimat, który rozpocząłeś z tymi Niemcami. Także bardzo to było interesujące. Za tydzień będzie równie ciekawie, bo w końcu zapowiadani już od paru miesięcy Baltes, Groskop i Heil Hacker, a więc muzycy z Kolonii, pojawił się w studiu Tlen w całej okazałości. To będzie muzyka z Niemiec. O Sons of Arca to właściwie trudno powiedzieć ze względu na te międzynarodowe koneksje, skąd właściwie muzycy pochodzą. Natomiast wiadomo, skąd czerpią swoje inspiracje. Twoje kolejne odkrycie, Attrition z Wielkiej Brytanii. Tak, znaczy trudno to nazwać odkryciem, bo Attrition to jest zespół też już z dużą tradycją. Grupa powstała na początku lat 80. w nurcie takiej industrialnej, nowej elektroniki. Mniej więcej w tym samym czasie powstały takie zespoły jak Test Department, SPK, Coil, Clock DVA. No i to jest właściwie zespół z tego nurtu. Z tego nurtu, który nie jest kojarzony wprost z el-muzyką. Który nie jest kojarzony wprost z el-muzyką, ale właśnie Attrition gra muzykę bardzo zróżnicowaną, bo nawet na jednej płycie są utwory, które w zasadzie w kierunku takiej czystej muzyki elektronicznej dryfują, a są i nagrania takie elektropopowe, które można by skojarzyć z Depeche Mode nawet. Takie po prostu melodyjne przeboje elektropopu. Są też i bardziej mroczne ze śpiewem, ale takie, które z kolei powodują, że zalicza ich się też częściowo do zespołów gotyckich. Także to bardzo... W tle już Sen Marianny. Muzyka, o której można powiedzieć, że ma zdecydowanie charakter ambientalny. Ale byśmy byli niesprawiedliwi, gdybyśmy pozostawili grupę Attrition pod tą właśnie etykietką. Zresztą w ciągu najbliższych kilkunastu minut właśnie ci muzycy pokażą się Państwu z jak najlepszej, rozmaitej strony. Na początek właśnie ambientalny Sen Marianny.
dźwięki utopione w głębokich pogłosach, w oddaleniu, ambientalna muzyka grupy Attrition. Sen Marianny, ten tytuł zobowiązuje. Za chwilę będzie Dream Sleep, czyli znowu marzenia senne. Niskie dźwięki, śpiewy. Zresztą nie tylko dźwięki syntezatorów, ale głos ludzki traktowany w większości utworów, przynajmniej z tej płyty, instrumentalnie przesądzają o niezwykłości nagrań tej grupy. A tytuł płyty Attrition in the Realms of the Hungry Ghosts, już nie wiem, czyżby skrucha w domenie głodnych duchów? Tłumacząc dosłownie. Nie, właściwie to w zasięgu, czy jakoś na terytorium głodnych duchów, ja bym to raczej tak tłumaczył chyba. Terytorium, państwo? Coś takiego, no. Państwo głodnych duchów, o, to byłoby takie... A chyba sama nazwa zespołu, bo te... Attrition to jest wyczerpanie. Attrition War na przykład, czyli wojna na wyczerpanie, tak jak to w okopach w czasie I wojny światowej żołnierze latami przebywali. To była wojna na wyczerpanie. Ja nie wiem, czy grzeszników również w pewnym momencie attrition nie powinna dotyczyć jako skrucha. To jest także również termin techniczny. Tak jak mówię, niewiele słownikowych tłumaczeń mi tutaj pasuje do charakteru tej muzyki. Wobec tego najbardziej wymowna będzie ona sama. W wyborach różnych, a właściwie tendencyjnie przy okazji wybranych temperamentów, która to płyta w dorobku grupy, ta właśnie w krainie głodnych duchów. To jest płyta wydana niedawno, ale zawiera stary materiał. Zresztą słychać, że to są takie nagrania, powiedzmy, ambientalne, ale dość wczesne i one rzeczywiście pochodzą z lat 82-84. A więc początek lat, tak, 80. Tak. A pierwszą płytę kiedy muzycy wydali? Pierwszą płytę wydali oficjalną w 1984 roku, ale przedtem wydali taką bardzo awangardową płytę pod tytułem This Death House, tylko na kasecie. I potem została wznowiona również na CD i zawiera dwa 30-minutowe noise'owe utwory. Takie, no, nie odważyłem się nawet przynosić ich tutaj, bo dosyć to ciężkie było. Nie, ale wracając może do samej kariery zespołu, jak starają się zaproponować swój styl, swoją twórczość, wreszcie przyzwyczaić odbiorców do tego wszystkiego, co proponują. Często się zdarza, że wydawali właśnie na kasetach. Te kasety gdzieś tak krążyły, przypominam sobie początki kariery różnych polskich elektronicznych grup, które usłyszeć można było tylko z przekazywanych sobie kaset. Teraz już światem muzyki zawojował zupełnie inny nośnik. Attrition into the waves, prosto w fale.
Nutrition w wydaniu wokalno-instrumentalnym, ale byłoby niewłaściwe, gdybyśmy nie sięgnęli po te nagrania. Nie tyle o to chodzi, że z początków kariery, co reprezentujące początkowe dokonania tego zespołu, który dla sympatyków L-muzyki stanowi swoistą białą plamę. Chociaż sądzę, że niektórzy byli na tych imprezach organizowanych także w Polsce, gdzie Attrition przedstawił się na estradzie z jak najlepszej strony, ale już w innym repertuarze. Tak, właśnie występy na żywo zawierają zwykle repertuar taki elektropopowy czy industrialny, mocniejszy, rytmiczny, żeby publiczność mogła tańczyć. Nagranie w tym stylu wybrałem dziś na zakończenie spotkania z Attrition. Za chwilę nieco inne nastroje, syntezatory, fortepian. Powiedziałbym o tej muzyce, że to jazz ambient, a może także bass and drum. Great Desire, wielkie pożądanie, to już nowsza realizacja, to już lata 90., druga połowa. To znaczy trudno mi powiedzieć nawet, z którego roku pochodzi to nagranie, chyba rzeczywiście jest nowsze, zresztą słychać, ta realizacja trochę inaczej brzmi. Pochodzi z albumu Ephemera, wydanego w 95 roku. I nagrania powstawały gdzieś w latach 90. jako taka uboczny odłam działalności. Great Desire, Attrition. W przypadku grupy Attrition dojdzie do identycznego zdarzenia, jak to miało miejsce z Sons of Arca, że ze znakiem polskiego wydawcy ukażą się polskie płyty? Tak, właśnie teraz przygotowanie jest 6 albumów i następne 5 myślę, że się ukaże pod koniec lipca. Także w zasadzie myślę, że do jesieni już cały katalog tego zespołu będzie dostępny na polskim rynku. Ciekaw jestem, pod jakim hasłem płyty Attrition są eksponowane w sklepach. Dojrzałeś? To znaczy, no na razie jeszcze nie są eksponowane, bo tak jak mówiłem, dopiero mają się ukazać. Natomiast właśnie się zastanawiam. No, myślę, że będę unikał haseł, bo ta muzyka właśnie jest dość zróżnicowana i trudno przypinać jakieś etykietki. No, mam nadzieję, że się spodoba wielu ludziom. Tym bardziej, że już pewną popularność ten zespół w różnych kręgach i miłośników muzyki gotyckiej, industrialnej. Mam nadzieję, że teraz wśród miłośników elektroniki również zyska. Attrition, The Illuminator.
poetrycznym doznajemy swoistej iluminacji. W bardzo rozmaitym składzie zespół występował, co oczywiście nie pozostawało bez wpływu na charakter muzyki. Pamiętasz album Etude? No tak, Etude to właśnie album wydany w 1997 roku, zawierający improwizacje na głosy i smyczki wyłącznie, przy czym na instrumentach smyczkowych gra muzyk z opery paryskiej, Frank de Matteis. Ale te klasyczne, powiedzmy takie, bliższe filharmonii dokonania, które się nie bardzo nas w studiu Tlen interesują. Zapowiadałem mocny akcent na koniec spotkania z tym zespołem. Proszę bardzo, ostre dźwięki, rytm, attrition, underpass. Nobody I know. Trishina, wcześniej Sans of Arca. Do tej muzyki będziemy powracali. Co więcej, zaproponujemy szereg premier w nocnych programach Trójka pod Księżycem w nocy z piątku na sobotę. W najbliższym terminie m.in. Contemporary Works, nagrania z trzeciej płyty Klausa Schulze. Gościem Studia Tlen był Igor Kurowski. El Muzyka dla niepalących, czyli Top Tlen. Trójkowa lista elektronicznych nagrań. Niespełna 9 minut pozostało nam na dokonania polskich artystów. Co więcej, nie będzie to premiera, ale będzie przypomnienie i niezwykle sympatyczne. Obok mnie gość drugi Studia Tlen, Daniel Blum. Witam. Jak się grało na Komp 2000 w Kwidzyniu? No, muszę przyznać, że było bardzo, bardzo miło. Bardzo gorąco. Bardzo gorąco. Zostałeś przyjęty. Tak, to prawda. Byłem przyjęty bardzo gorąco. Koncert miał trwać godzinę, potrwał trochę krócej ze względu na instrumenty żywe, bo syntezatory analogowe nazywam
instrumentami żywymi i troszeczkę tam popsuły mi szyki, ale takie przypadki towarzyszą każdym moim występom i fani już się do tego przyzwyczaili. Znaczy, ile minut udało ci się zagrać? 35. No to nieźle, bo przecież jeden koncert, a odbył się on 15 czerwca, pojawili się tam Sławomir Ruczkowski, Neuron Gates, Artur Lassen. Ciekaw jestem, czy Neuron Gates w duecie, czy był to już jeden muzyk? W pojedynkę. Jednak solo. Artur Lassen, Daniel Blum, także w pojedynkę? W pojedynkę, tak jest. Meduza? Z rodziną całą analogów. Meduza? Meduza i Wave World. No właśnie, holenderska grupa w Polsce nieznana. Jak odebrałeś tę twórczość? Muszę przyznać, że nie znałem ich wcześniej i Marek Szulen puszczał mi fragmenty, jak byłem w Kwidzynie, i muszę przyznać, że byłem fantastycznie oczarowany ich występem, grafiką i tym, co się działo, bo to było totalne widowisko. Czegoś takiego nie widziałem jeszcze w Polsce. Czy plonem twojego występu właśnie na Komp 2001 będzie jakaś płyta? 30 minut to może mało materiału. Dostałem już znak od ludzi, którzy lubią takie rzeczy nagrywać, że już jest w komputerze zawartość mojego koncertu i niedługo już będzie to wydane na obiegu bootlegowym. Natomiast z tego, co wiem, nie wiem, czy zdradzam tutaj coś, ale doszły słuchy, że płyta z Kompu wyjdzie w Holandii. O, to bardzo miła wiadomość. A rozpoznajesz te dźwięki? Tak, rozpoznaję. Hatshepsut, Daniel Blum. Hatshepsut, utwór, który wszystkim musiał przypomnieć twoją debiutancką kasetę Thorn. Ale teraz Hatshepsut i częściowo zawartość właśnie z tej kasety ukazuje się na debiutanckiej płycie kompaktowej. Sporo lat trzeba było, abyś wykonał ruchy nieodzowne do wydania autorskiego kompaktu. Tak, to prawda. Trochę lat upłynęło. Muszę przyznać, że materiał, który zarejestrowałem na płycie Thorn, jest wciąż mnie zaskakuje i spontanicznością realizacji przed lat. To raz swoją surowością i tym, że połapałem się w gąszczu tych kartek, bo to był taki jeden z większych koncertów, który wtedy zagrałem i nie ukrywam, że na każdym koncercie towarzyszą mi sterty papierów, gdzie zapisuję ustawienia instrumentów i naprawdę zagrałem ten koncert bez żadnych błędów, co mi się w tej chwili w ogóle nie zdarza. Nie zdarza ci się grać bez błędów. Dokładnie. Ale na płytach zawierających muzykę do filmu Kalafior i także tych z nagraniami do Physical Love, także większych niepotknięć nie zauważyłem. Są to produkcje studyjne, więc tam mogę sobie pozwolić na poprawki. Tutaj jest 100%... Utwierdzasz mnie tylko w przekonaniu, że jesteś człowiekiem, artystą, który znakomicie się sprawdza podczas spotkań z publicznością. Te wzajemne energetyzowanie się, ten nastrój, który daje się wytworzyć, jak się okazuje, w sposób niepowtarzalny, zostały zawarte na płycie Thorn Daniel Bluma. Ostatni prom.
Płyta Thorn zawiera również niespodziankę. Kompozycja najdłuższa z całej płyty, 2 minuty życia Elsie, to plon wcześniejszego koncertu. Z kasetą ta realizacja nie miała nic wspólnego, natomiast wiele miała wspólnego z Tlenem, trójkową listą elektronicznych nagrań. Przypomnę, swego czasu pierwsze miejsce, a później jeszcze wielokrotnie w dziesiątce najlepszych polskich utworów ta kompozycja się powtarzała. Jakie twoje najbliższe plany, Danielu? Mogę powiedzieć, że skończyłem już płytę nad nową płytą Physical Love, która się ukaże w tym roku. I w tym roku też chcę wydać swój solowy album, pierwszy studyjny. I myślę, że materiał, który nagram w najbliższym czasie w różnych dziwnych miejscach, między innymi planuję kilka wyjazdów w kilka miejsc bardzo dziwnych. Góry, wieś, chcę rejestrować wszystko na taśmie cyfrowe i później to pomontować w studio. I myślę, że zbiorę ciekawe żniwo. Rozbudziłeś naszą ciekawość. Na zakończenie krótki fragment podróży do miejsc, których nie ma. Studio Tlen, wszystkiego najlepszego. Gościem naszym był Daniel Blum.